Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Titan Quest, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w Hadesa cały czas i poczytałem troszeczkę, chyba wiem, jak go pokonać. Hades w drugiej swojej fazie jest, wysysa siły życiowe, czy obrażenia na witalność. I tu miałem zero. Wyczytałem, że trzeba mieć jak najwięcej. Najwięcej, jakie mogłem osiągnąć, to jest 65% odporności. Pierwsza faza to jest krew, ale powinienem sobie dać radę bez tego. Jedyne, co zrobiłem, to wymieniłem pierścienie, bo ta witalność jest jedynie w krwi demona, w amulecie potwora. I dodałem do dwóch zwykłych pierścieni z tego względu, że nasze niebieskie no niestety nie nadawały się do tego. Idziemy go zabić, a przy okazji jeszcze zwiedzimy cały ten teren. O, stwory powinny się zrespić, niestety. Także jeszcze podbijemy sobie level troszeczkę, oczywiście. I pójdziemy w tamto miejsce, którego nie odwiedziliśmy. Zobaczymy, co tam jest, bo tam też jest jeszcze jakiś przeciwnik. Zobaczymy. No i na końcu dojdziemy do naszego niechlubnego tytana. I ta witalność tutaj w ogóle, z tego co wyczytałem, w czwartym akcie jest jednym z najważniejszych... punktów statystyk, bo większość tych stworów bije właśnie w taki sposób. Jak widzicie, nawet ci giganci nie zadają mi jakichś większych obrażeń, także powinniśmy to przejść w miarę fajnie. Zobaczymy, jak na nich to działa. No nie, ci akurat zadają mi obrażenia. No nie, na niektórych trzeba się jednak jeszcze, na niektórych trzeba uważać ogólnie rzecz biorąc. No nie ma, że przejdziemy tak bez żadnych z tych strat własnych. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie to ułatwione znacznie i mam nadzieję, że dzisiaj skończymy czwarty akt. Jeśli skończymy czwarty akt, to ten odcinek będzie krótszy, to już wiecie po długości tego odcinka, ja jeszcze nie wiem. Nie będę się starał całą godzinę nagrywać, tylko po prostu jak zabijemy Hadesa, to odcinek skończymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ciąg dalszy z tym Ragnarokiem. Czy to się da odpalić tak normalnie, czy to trzeba coś z tym zrobić? Ten tu znowu jakimiś truciznami strzela, a na trucizny chwilowo nie jestem odporny. Bo zdjąłem pierścienie. W sumie to te pierścienie... A nie no. Może się przydać. No, ten wysysa ze mnie też siły życiowe oczywiście. No, ale dobra. Ten jest twardy. Nie, staram się nie mieć za dużo energii, żeby jak będzie wysysał, to żeby nie wyssał mi za dużo, ale dobra, damy radę mu. Zginął, okej. Nie mamy wilka. Nie mamy nimfy. Zabiliśmy go. Poszło całkiem sprawnie. Także jak widać, nie zawsze te legendarne rzeczy warto posiadać, bo nie zawsze można tam kamyki pokładać, znaczy te amulety. A to jest przydatna sprawa. Aha, jeszcze jedną rzecz wymieniłem, ale to tak... tutaj ten pocisk żaru dodałem. Nie wiem, czy to cokolwiek ułatwia. Ale może nam troszeczkę ułatwić. Tam obrażenia od ognia są zadawane. No dobra, tu mieliśmy zabić tego kolesia, no to go zabiliśmy. Tu nic więcej nie ma. Także biegniemy do naszego Hadesa. Jednocześnie pozabijamy stwory po drodze i zobaczymy, czy wszystko już zwiedziliśmy, aczkolwiek ta mapa jest tak dziwna, że nie wiem, czy tam wszystko już zwiedziliśmy. Spróbujemy te kraty pootwierać jeszcze, jak są nieotwarte jakieś. Tutaj to niepotrzebnie wszedłem, no ale jest skrzynka, także weźmiemy sobie to, co jest w skrzyneczce. Także jeśli to będzie... Jeśli Hades jest kończący, jest na pewno, bo to jest ostatni boss, to następny odcinek już będzie z pod tytułem właśnie Ragnarok, gdzie będziemy przechodzić dodatek, później będziemy przechodzić dodatek Atlantydy, a na końcu Eternal Embers, czy jakoś tak się nazywał ten ostatni dodatek, który już na najwyższym poziomie trudności tam się przechodzi, także... Dobra, tu się muszę nie dać zabić, bo ja mam fontannę tam gdzieś daleko.
Tak, żeby by trzeba było znowu kawał drogi wracać. No mam nadzieję, że się uda tym razem. I nie będzie większych problemów, trudności. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Jestem dobrej myśli. Mam 80 miksturek. Nie wiem, czy nie będzie warto jeszcze podejść do kupca, żeby kupić więcej. Ten nie zadaje już takich dużych obrażeń tą kulką. Także też jest spoko. Gigantobrońca. No w ogóle gigantobrońca to nie zadaje żadnych obrażeń nam teraz. Bardzo ładnie. Giną bez najmniejszych problemów. Tutaj jeszcze będzie gdzieś ta dziwna... Ta latająca paskuda, która zadawała nam spore obrażenia i napsuła nam krwi w poprzednim odcinku. Może się uda ją zabić bez większych problemów. Też nie wiem, zobaczymy. Ona tam chyba trucizną działa, także... Dobrze jest, na to wychodzi mieć jakieś różne elementy z sobą i po prostu podmieniać, na przykład pierścienie, te sobie zostawić z tą witalnością, zakładać inne. A tutaj to przy tym więzieniu duszy, jak się wchodzi, to jest jakiś taki dziwny skok. Pamiętam, że w poprzednim odcinku też jak przekraczaliśmy ten próg, to się jakiś taki dziwne coś zrobiło. Okej, okay, pająki giną. No dobra, i tutaj mamy klucz, także teoretycznie możemy już wszystkie te... O, wszystko to otwierać. Ciekaw jestem, czy w ogóle wszystkie te komnaty się pozamykały z powrotem, czy one są otwarte, te, które już otworzyliśmy, bo w poprzednim odcinku otworzyliśmy kilka. O, jest, dostaliśmy osiągnięcie, znaczy dostałem to wam się... A nie, wyświetla wam się też. Zacienione miejsce. Takie osiągnięcie wpadło. Spoko. Klejnot weźmiemy, to jakiś pierścień. Pierścień nie kupiłem po prostu u kupca, a poszukałem takich, które tam najbardziej mi odpowiadają, tam gdzieś ze zręcznością, dodającą zręczność i to jakiś jeszcze jeden na odporności. Po prostu wziąłem dwa takie, które były najciekawsze i włożyłem tam te amulety w środek. O, miksturki. Włożyłem tam te amulety w środek, no i jestem dobrej myśli. Jestem dobrej myśli. Mamy naszą fontannę. Tu mamy iść oczywiście. A tu byliśmy u góry z jednej i z drugiej strony. Zabiliśmy te stwory. Dobra, to idziemy prosto. Nie będziemy tutaj zbaczać z drogi jakoś za bardzo. Okej. Okay. Jeśli wyjdzie, że ten odcinek będzie na przykład 10-15 minut trwał tylko. No nie, 15 minut to może nie, może przesadziłem. Około pół godziny to go skończymy po prostu zabijając. Nie wiem, czy jest jakiś filmik końcowy. Zobaczymy, jak to w ogóle właśnie będzie wyglądać. Kopliczka odmrożenia weźmiemy. Was to co? Nie wiem, zabić? Nie zabić? No możemy was zabić. No, jeszcze może się okazać, że nie będę mógł go pokonać. I wtedy będzie w topa. Ale zobaczymy. Nie ma co się zastanawiać na zapas. No dobrze mówię, na zapas w sumie. Te behemoty tutaj niepotrzebnie to otwieram, bo w poprzednim odcinku bardzo ładnie ich zabiłem bez otwierania. No, bo one nie są takie bardzo słabe. Zabili mi wszystkich moich współtowarzyszy. Niedoli. Jeszcze na dodatek dostałem trochę obrażeń. Ciebie tu przez kratę zabijemy. Właśnie, nie będę ryzykował kolejny raz. To otworzymy. Tam musimy iść oczywiście dalej. Potwieramy wszystko, chociaż wydaje mi się, że... nie mogę go trafić. Jakoś strzelił i zabił mi nimfę. Chodźcie, wszyscy chodźcie tutaj. Tak, oni się zrespili tu wszyscy, ja ich pozabijałem wcześniej. O kurde, ten tymi płomieniem dosyć mocno mnie tu czasnął. Ale zginął. Okej, ten też zginął. Eliksir zabieramy. Już chyba nie muszę tego otwierać. Wydaje mi się, że jak ich wypuściłem raz, jak dostałem osiągnięcie na Steamie, to znaczy, że oni są wszyscy uwolnieni. Dobra.
Idziemy dalej, bo ciekawi mnie, czy damy radę zabić Hadesa. Tutaj chyba nie było znaczenia, czy zejdę jedną drogą, czy drugą. No dobra, może było znaczenie, bo tutaj się rzuciło na mnie 10. Trochę was za dużo. Jednakowoż trochę was za dużo. Tego się da zabić, znaczy warto zabić może jedynie dla punktów doświadczenia. O, bo wpada za niego troszeczkę. To weźmiemy, tu jest duża skrzynia. Tutaj są kolejni. Niech można. Aha, tu jest ten generał, no tak. No tak. Do nas strzela. Ej, zatruł mnie. Teraz nie mogę się ruszyć na dodatek, teraz mnie zatruje znowu. Tak, muszę znowu te minibossy pozabijać. No wyłaź z tej trucizny, gamoniu. Dobra. Nagroda 45 tysięcy punktów, nagroda 5% całkowitych obrażeń. Aha. Bo to zadanie poboczne. A to ja go nie zabiłem wcześniej. To jakieś zadanie poboczne wykonałem. No dobra, okej. To spoko. Nie zabiłem go? Myślałem, że go zabiłem. Myślałem, że go zabiłem. Co tutaj? Eliksir oczywiście zabierzemy. Tu są kolejni. Może tu w ogóle nie byłem? W poprzednim odcinku tam sporo tych korytarzy, tak jakoś ciężko było zwiedzić to wszystko, bo tak te odnogi są w każdym kierunku. Tu mogłem nie być tu w ogóle, nie pamiętam tego miejsca. Nie pamiętam, także spoko. Coś ciekawego, dużo złota. Tu podejdziemy od tej strony. Okej, a jak to wygląda na mapie? No tak, a tu byśmy zeszli z tej, zejdziemy z tej i pędzimy dalej, tutaj gdzieś będzie dojście do Hadesa. No, jesteśmy w mieście demonów. Tam na dół chyba się nie da zejść. Tak mi się wydaje, że to tylko taka jest ozdoba. Tam na dole przynajmniej nie znalazłem jakiegoś dojścia. Może jest jakieś przejście, ale nie znalazłem. No jeszcze zanim pójdziemy... A, strażnik dusz się oczywiście pojawił z powrotem. No tak, oni wszyscy tutaj się zrespili teraz, także jeszcze raz będziemy musieli wszystkich zabić. No ale taki odcinek. Taki odcinek z dojścia do Hadesa tak naprawdę i z zabicia Hadesa. I skończenia w sumie Titan Questa. Podstawki z pierwszym dodatkiem. Także dobrze jest, no, tak się jakoś złożyło, że taki wyjdzie odcinek. Może będzie krótszy, mówię, wy już wiecie, ja jeszcze nie. Może tym razem będzie krótszy, a czasami raz na jakiś czas robię krótszy odcinek. Tutaj w Titan Questie jeszcze się nie zdarzyło, że był krótszy poniżej godziny, no ale kiedyś musi być ten pierwszy raz oczywiście, prawda? Ten duży koleś mnie tutaj zaatakuje zaraz, bo on tu jest gdzieś. Nie wszyscy naraz, halo. Dobra. Jeszcze będę musiał się cofnąć. No bo on tutaj, tu jest. Znaczy to jest zwykły jeszcze. No idzie. Bije mnie. Gdzie moi pomocnicy w ogóle, halo? Ale dobra, bez pomocników się obejdzie. Zginął bez większych problemów. Mam kolejny klucz strażnika. A nie mogę go podnieść. Nie mogę go podnieść, bo ja już jeden klucz strażnika mam po prostu, także. Bez sensu było mi, by mieć dwa. Ten klucz strażnika zostaje. Czy my tu byliśmy? Tu jest jakaś skrzynia, to jeszcze do niej zaglądniemy oczywiście. Okej, i ty. Tu jest jakieś przejście w ogóle, nie wiem czy tam byłem po drugiej stronie. Bo my poszliśmy w tamtą stronę, tak z rozpędu. A tutaj czy byłem? Mógłbym... Oho, jest jeszcze jeden, ten kryształ, to tu na pewno nie byliśmy. Dobra. To wilk niech się zajmie kryształem, a ja się zajmę tymi kolesiami.
No, chociaż kolesie próbują wilka zabić, ale dobra. Rękawice jakieś wypadły, spoko. Jest nagroda, okruchy Emberu rozwaliliśmy wszystkie. Czyli mamy ten kryształ. I te kryształy mamy teraz jeden duży. Odporność na obrażenia kute, na żywioły, na truciny, na obrażenia, na witalność. Proszę bardzo, jeszcze 10% i to wzmocni każdy hełm. Niestety hełm, no mamy wzmocniony. Na razie tego nie będziemy używać, ale to też jest spoko, dobra. To ta witalność by jeszcze się podniosła, jak będzie nam potrzeba, jeśli byśmy zginęli. To postaramy się, fajnie. I idziemy dalej. Miksturek 65, dobra, jeszcze musimy... Jeszcze poczekam chwilę. Albo dobra, tu jesteśmy, tu jest w miarę bezpiecznie. Przejdźmy do Elysium na szybko. My troszeczkę miksturek, żeby mieć pewność, że nam wystarczy w razie gdybyśmy do Hadesa tak z rozpędu dotarli. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Odporność na ogień, na spowolnienie. Zdolność do obrony. Mamy ochraniacze Łazarza. Siła, zdolność do obrony. Zobaczmy, czy... to tutaj. Sorry. Szybkość ataku. No nie, dobra. Zostawimy sobie to, co jest. To sprzedamy. To sprzedamy. To zostawimy. Przyszliśmy po miksturki oczywiście. Weźmy tak. Weźmy tak. Na razie tego nie będę... Nie będę zostawiał w skrzynce. Odpuścimy sobie to. Tak, trzeba to posegregować. Standardowo po mojemu. Ale to jeszcze nie teraz. Biegniemy dalej, biegniemy dalej. Jeszcze to latadło jedno zostało nam tam. Które będzie nas chciało zabić też, ale to za chwilę. Gdzieś tu niedaleko jest, zresztą widać wykrzyknik. Dziwnie, że te stwory się respią. Znaczy, plusem jest taki, to, że znowu dostaniemy za nich punkty. O, i wpadnie level jeszcze przed tym. Przed Hadesem wpadnie level. Tutaj wyciągnęliśmy najpierw tych. No właśnie, po kolei. Czy ją teraz? Nie wiem, czy się da tak. No właśnie. Dobra, chodź. Chodź, bo ty wysysasz życie. Tak niefortunnie z nas. On stanie za tym i czeka. Zużyjmy... O, właśnie, manę. W razie gdyby ona chciała wyssać nam życie w taki sposób, to nie zrobi tego za dużo. A, jednak trochę zrobiła. No ale dobra, teraz już nie mamy many. Uciekamy z tego kręgu. No tutaj ten jest jeszcze problematyczny z deka. Uciekamy. Nie może wystać nam... znaczy troszkę wysysa, ale nie jakoś dużo. Na dodatek nie mamy... Nie warto jest wilków chyba tutaj podstawiać, żeby z nich nie wyssała, bo nie wiem, czy z nich wysysa też życie, czy tylko z nas. Chodź wyżej troszeczkę, chodź, chodź. Właśnie tak. Tak ładnie. Dobra, jeszcze chwila. Powinniśmy dać radę. Jeszcze ze dwa strzały, no może trochę więcej. A dobra, trzy było w sumie. Kamień dusz, tam nic z tego nie zrobimy. Chodźcie, zabijamy teraz tych. I zaraz dotrzemy do Hadesa, na to wychodzi. Jeszcze kawałek, ale już niedaleko. Dobra, zginął. Kamienia dusz oczywiście raczej podnieść nie możemy, bo też go posiadamy już. Nie może się dublować. Zajrzyjmy, co jest tutaj. Kryształowe gwiazdy. Tak, tu były te giganty. Byli giganci. To oni.
niestety. Dobra. Mam nadzieję, że uda się tego Hadesa pokonać tym razem. Bardzo dużą nadzieję. To tutaj się nie otwiera nic. Gigant zabity, mamy level. Mamy level, także jeszcze punkciki przed levelem, przed Hadesem sobie rozdysponujemy, zanim tam do niego wejdziemy. Żeby nam było łatwiej walczyć. Wziąłem jakieś śmiecia. Jakiegoś śmiecia wziąłem, niepotrzebnego. Co tu wypadło? Welon. Nie chcę welonu. No i dobra, jesteśmy na ostatnim etapie. Przed Hadesem. Tutaj zniszczyliśmy te... właśnie okręgi. Dobra, to teraz tak. Dwa punkty. W zręczność i w siłę, żebyśmy zadawali trochę więcej obrażeń. Okej. I tutaj w drzewku... Ja myślę, że tę nimfę tutaj ulepszymy trochę. To nam da jeden punkt zręczności, inteligencja, więcej zdrowia trochę. Dorzucimy. Nimfy będą zadawać większe obrażenia. To zróbmy tak, o. Mamy 2985 zdrowia, dobra. Dobra, to co? Robimy podejście do Hadesa. Podejście kolejne, drugi odcinek. W drugim odcinku spróbujemy go zabić. Siema, panie Hades. No niestety, Hades od nowa trzeba go... Od nowa go trzeba pokonać. Od nowa go trzeba pokonać. Jego wilki gryzą, także jest spoko. On ma obszarówki, ale rzucające daleko. Tylko to takie jedno dziwne koło, które później będzie wyrzucał z siebie. Jest groźne dla wilków. No teraz się przeobraził. Przeobraził się w jakiegoś takiego dziwnego stwora. Oj, rzucił mnie czymś. No ty skubańcu. No właśnie, to coś wysysa życie i to tak dosyć sporo. No. Jeszcze zrobimy tak. Pierwsza faza skończona, proszę bardzo. Szybko, bez problemu. Mamy drugą fazę. No i jak widzicie, trochę mniej życia mi zjada. Cały czas jest groźny. Ale... Już nie atakuje mnie tak mocno. No dobra, dalej mnie atakuje. Ale jestem chyba w stanie go pokonać. Jak się nie zagapię nigdzie. Nie wiem, czy jest sens wilki wołać. Rzuca mnie tymi kulami. Trochę mamy większe szanse niż poprzednim razem, prawda? Nie wiem, zobaczymy, czy się uda. Milczę na razie, bo próbuję się skoncentrować. Nie dać się zabić jednym strzałem. Oczywiście, że wiemy, że jak zginę, to będzie trzeba od nowa tę fazę powtarzać. Tłucze mnie. Dobra, rzuca znowu tymi kulkami dziwnymi. Panie Hades. Dobra, mamy nimfę jeszcze postawioną, tak na wszelki wypadek. Jakby strzelała z daleka w niego. Rzuca we mnie mocno. Ale żyjemy. Jest! Hades został pokonany! Udało się. Udało się. Za pierwszym podejściem. Gdy upadną bogowie, taki dostaliśmy... Dostaliśmy osiągnięcie. Zadanie główne wykonane. Musimy porozmawiać z Persefoną.
Persefona stoi tutaj, dobra. Esencja Hadesu, weźmiemy. Stryk. A, zbierzemy z niego wszystko. Mamy pusty plecak, to jak coś to poprzeglądamy. Huh, udało się. No i widzicie, jednak wystarczyło wziąć tutaj witalność, wrzucić i bez większych problemów Hades został pokonany. A w poprzednim odcinku 4 podejścia i się nie udało. Dobra, jestem bardzo zadowolony jestem, zobaczymy co się tu wydarzy, bo akt 4 jest, aktu 5 nie ma ogólnie, jakiś tutaj, ale tego skarbca nie znaleźliśmy, znaczy skarbiec znaleźliśmy, tylko nie wiem jak tam się dostać. Wydaje mi się, że tam był skarbiec. Dobra, nieważne, w każdym razie porozmawiamy z Persefoną. Pokonałeś zarówno Tytana, jak i mieszkańca Olimpu. Od dziś będą cię zwać zgubą bogów. Pozostawiamy zaświaty w rękach ludzkich sędziów, gdyż wykazali się sprawiedliwością i miłosierdziem. Zaiste nadeszła era ludzi, gdyż teraz rządzicie zarówno życiem doczesnym, jak i pozagrobowym. Jestem ci wdzięczna. Otworzę ci drogę z powrotem do Grecji. Lub tam, gdzie rzucą cię parki. No okej. Tron nieśmiertelnego, zadanie wykonane. No to idziemy. Na północ i kontynuować przygodę. Tak chcę. Czyli lecimy na północ. Świątynia Asklepiosa, proszę bardzo. Jest świątynia Asklepiosa. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Jesteśmy gdzieś. To jest cały czas czwarty akt. Tu się jeszcze nic nie zmieniło. Kim jesteś? Znasz już tamto miejsce? Tyle z tobą, nie mogę. Witaj w świątyni Asklepiosa. Wybacz, ale nie widziałem, jak wchodzisz. Naprawdę przychodzisz zza światów? Cóż, bogowie przyprowadzili cię we właściwe miejsce, bohaterska duszo. Jeśli powracasz z włości Hadesa, ta uzdrawiająca woda naszego mistrza przywróci twoje siły. Napij się, a oczyścisz ciało i duszę z odoru śmierci. Świętowanie. Proszę bardzo, akt 5 się odblokował. Jesteśmy tutaj, to jest akt 5 i to jest Ragnarok już. Tutaj są 7 punktów do odkrycia. W Koryncie przygotowane jest święto z okazji wspólnego zwycięstwa. Dobra, to jeszcze pójdziemy na święto. Gdzie jest Korynt? O, tu świętują. Miasto Korynt, proszę bardzo. Świętują z okazji tego, że pokonaliśmy Hadesa. Hurra! Mamy fontannę, oczywiście ją uruchomimy. Dzień dobry, witam, przyszedł bohater. Tu mamy skrzynkę, ale skrzynkę na razie sobie, chociaż może sobie zróbmy porządki. Mamy czasu jeszcze trochę, bo zabiliśmy dosyć szybko Hadesa, mimo wszystko. To możemy połączyć. To jest jedno jedyne, dosyć specjalne. To sobie zrobimy tak. Czy to mogę do czegoś użyć? Mam takie coś? Nie mam. Dobra. Teraz to. Patrzę na szybko. Tak, to mam. Teraz to. Też mam. I ta łapka taka dziwna. Ona była ostatnio. Jest. Dobra. Teraz sobie to połączymy wszystko. No, tu stworzyliśmy całe nowe. No, Hades nas przyprawił o ból głowy w poprzednim odcinku, ale w tym odcinku został pokonany bez najmniejszych problemów, co mnie cieszy niezmiernie, oczywiście. Cieszy mnie niezmiernie. To jest jakieś nowe. Esencja gniewu Aresa. Odporność na obrażenia fizyczne. Fajnie. I ta łapka też jest. Odporność na sen, odporność na oszołomienie, na spowolnienie, plus 6% zdrowia, odporność na żywioły. Okej, a co to za gina? Każdą zbroję. A, tu mamy jeszcze dwa. Dobra, to zostawimy na później. Odporność na ogień, energii. No, to takie rzeczy, które można posprzedawać. Dobra. Idziemy, gdzie to święto jest? Z naszej okazji, tutaj. Możemy tam zejść? Nie, nie możemy tam zejść, ale tutaj jest ktoś, kto z nami chce porozmawiać.
Fedros. Niech szczęście ci sprzyja. Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj. Doszły mnie wieści o twym zwycięstwie nad Tyfonem oraz o odejściu mieszkańców Olimpu. Dzięki tobie nauczyli się ufać ludzkości, tak jak dawno temu uczynił to Prometeusz. Nie liczyłem, że coś takiego wydarzy się za mojego życia. Nareszcie po erze tytanów i epoce bogów nadszedł czas ludzi. Jeśli zdrada Hadesa nauczyła nas czegokolwiek, to tego, że nasz obowiązek ochrony świata ludzi nigdy się nie skończy. Pozostawienie ludzkości samej w sobie to wielki zaszczyt, ale również ogromne wyzwanie. Okej. Czy ty nam coś zleciłeś w ogóle, czy tylko tak sobie pogadałeś do nas? Dalej jest świętowanie w piątym akcie. Okej, no ale świętujemy. Tu jest wyjście. Tu jest jakieś wyjście gdzieś. No, zapytajmy, o co chodzi. Witaj, twoja reputacja cię wyprzedza. Mój władca pragnie złożyć ci zaproszenie na próbę walecznych w przerażających otchłaniach Tartaru, gdzie zmierzysz się z nieustraszonymi hordami wieczności. Wyzwanie godne pogromcy Tyfona. To jest zadanko, brzmi zachęcająco oczywiście za udział w tym wyzwaniu, czekają cię nagrody. To jest zadanko takie, gdzie trzeba hordy wrogów odpierać i pewnie się prędzej czy później ginie, a dostaje się nagrodę za to. Aby rozpocząć przejść przez ten portal, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, możesz kontynuować rozmowę. No fajnie, ale na razie nie chcę przechodzić przez portal. Chciałem zobaczyć... No tak, musimy... odblokować jakiś portal w ogóle. Ci mnie nie chcą puścić. Dobra, nie, to nie. Bez łaski. Tam są już stwory. O, żółwie. Żółwiki tam na dole są. Dawno nie było jakichś innych stworów. Znaczy ostatnio były w ogóle same dziwne. To jest zamknięta lokacja. Dobra. No poświętowalibyśmy jeszcze, bo to chyba nie koniec świętowania. Nie wiem, gdzie, co tu trzeba teraz zrobić, gdzie dalej iść. No tutaj są jakieś jeszcze miejscówki. Zbadamy wszystko. Tu jest fontanna, ok. To tędy weszliśmy. Tutaj jest portal, proszę bardzo. Mamy pierwszy portal. Tu jest jakiś, kurde, dziwny... dziwne coś, co nas gdzieś przeniesie, ale jeszcze nie chcę się tam przenosić. Poczekajmy chwilę. Chcę zbadać sobie cały ten teren tutaj. Zobaczyć, czy jeszcze ktoś coś od nas tutaj chce, czy już nie bardzo. Dobra, tu jest brama, ale jest zapieczętowana. Wyjść się nie da. Gitara. To teraz skręćmy sobie. Tak z tą mapą biegam. Chcę wszystkie drogi tutaj odblokować. O, wszystkie miejsca. Tutaj ktoś coś od nas chce. Witam. Witaj, jak zapewne wiesz, my arystokraci zawsze z radością poznajemy problemy ludu, ale musisz zrozumieć, że narady, uroczystości oraz inne sprawy zabierają nam dużo czasu. Dlatego proszę, mów szybko. No ja nie przyszedłem tu mówić z tobą, tylko ty chcesz do mnie coś gadać. Filke, to przecież z twojej ręki zginęli przywódcy armii potworów. To zaszczyt. Przedstawiciele różnych miast wspomnieli twoje imię i mówili o pomocy, którą otrzymali od ciebie podczas kryzysu. Nie otrzymaliśmy zawiadomienia, że przybędziesz dzisiaj. Ja też jestem w szoku. Musisz wziąć udział w obradach. Może wygłosisz przemówienie. Niech ludzie zobaczą, kto ich wybawił. Jeszcze przemówienie będzie. Przy okazji, skoro tu jesteś, może nam czymś pomożesz? Nie chcieliśmy niepotrzebnie ogłaszać alarmu, ale przed chwilą dostaliśmy raport o niepokojącej sytuacji w północnej części portu Lehajon. Docker wybełkotał coś o potworach morskich atakujących jego magazyn. Strażnicy badają sprawę, ale może się tym zajmiesz? Mogę. Dawać zadanie. Dobra, mamy znaleźć Dockera w porcie Lehajon. Nie wiem, gdzie jest port. Tutaj nie wygląda, jakby gdziekolwiek był port. Możliwe, że odblokowały się te drzwi. Zaraz zobaczymy, czy się drzwi odblokowały.
Bo jak tak, to będzie ciąg dalej. Albo, albo tam, gdzie ci kolesie blokowali przejście. Albo. Nie, to jest dalej zapieczętowane przez zadanie, także... Czy ja mogę to? A może jak kliknę, dopiero to się otworzy? Nie, nie możemy otworzyć, nie możemy tam przejść. Dobra. To tam ewidentnie nie ma portu. Chyba, że trzeba się przenieść tym portalem. A tutaj to nie wiem, co jeszcze trzeba będzie zrobić. Tutaj jak na razie to są drogi poblokowane. Dobra, idziemy do kupca. Masz to wszystko. Daj mi jeszcze miksturek. I idziemy. Tego tutaj nie będę odwiedzał. Dobra, zagadajmy do tego, bo ten ma coś do ciekawego do powiedzenia na pewno. Leonidas. Ach, młodość. Dobrze znów cię widzieć. Mówiłem, że nasze armie nie ugną się i tak się stało. Nie tylko w Atenach. Wspólnie straciliśmy te paskudstwa. Strąciliśmy te paskudstwa z powrotem otchłań. No jak wydaje mi się, to ja cały czas wszystkich strącam otchłań. Od tej pory będziemy zjednoczeni z naszymi greckimi braćmi i nie pozwolimy, żeby drobne sprzeczki ponownie nas poróżniły. Tragiczne wydarzenia w Paseronie udowodniły, że wciąż potrzebujemy odważnych wojowników do obrony ojczyzny. Spartańska dyscyplina znów będzie potrzebna. Ale teraz nastał czas świętowania, zwycięstwa i opiewania tych, którzy je wywalczyli. No tak. Świętowanie zaktualizowane. Dobra, zrobione zadanko. Znaliśmy punkty. Portal do Helos. Gdzie jest Helos w ogóle? Czy ktoś wie, gdzie jest Helos? No dobra, to jak na razie... Jak na razie zwiedziliśmy tu wszystko. Tu już nic więcej się nie da zrobić. Mamy tak. Albo opcję przejścia portalem. Albo... Tamte drzwi jedne są zapieczętowane. A tutaj ci mnie nie chcą puścić nigdzie, tak? Ci tutaj stwierdzili, że... Aha, bo no tu są te walki jeszcze, ale to na razie sobie odpuścimy. Nie interesuje mnie to zbytnio. Co on tutaj chce i dlaczego nas nie chcecie puścić? Ariston tak powiedział? Cóż, chłopcom pewnie przyda się pomoc. Walka ciągle trwa. O! Miło z waszej strony. Dzielnica portowa w Koryncie. Jakieś nowe stwory są. No dobra, przejdziemy jeszcze kawałek. Zobaczymy, co tu się wyprawia. Trójząb Trytonu wyleciał na dzień dobry. Nic dla mnie oczywiście, ale... takie coś. No dobra. Zadanie w tym porcie mamy do wykonania, tak? No a mamy jeszcze trochę czasu. Porobimy zadanka. Może jednak będzie godzina filmu. To wychodzi, że może jednak będzie godzina filmu. Zobaczymy, co tutaj się wyprawia. Twardzi są. Nie jakoś mocno, ale te żółwie są wkurzające, bo żółwie są twarde. Znaczy, nie tyle twarde, co trzeba długo je zabijać. Tutaj jest zamknięte. Jak zrobimy to zadanie tutaj, to możliwe, że pozostanie już tylko ten portal w środku miasta do przeniesienia się do Helos. Nie wiem, gdzie jest Helos. Tu przyszliśmy świętować, to trzeba im pomagać oczywiście. Dobra. Jest was więcej, tak? No, więcej mocniejsi. Nie, tylko tak wyglądają. Tylko tak wyglądają. Kolejny trójząb wypadł. Coś tam jeszcze wyleciało. Jakieś gluty zielone. Oho, prądem mnie? Bohatera prądem? To jest trujące? Czy co to jest w ogóle ta chmura, którą oni tu rzucili? Żelatynowa masa. Dobra, zabijemy żelatynową masę. Też jest twarda jak żółwie. Dawaj. Nie ma się co bawić. Ten tutaj zginął. O, ci tutaj walczą, tak? To mamy im pomóc. No dobra, pomożemy wam. Idziemy tu za plecami. Tu jest jeszcze jeden.
Kraby, kraby to tam niegroźne. Oczywiście żółwie. Dobra, tutaj zwiedzimy cały teren. No i to będzie pewnie ostatnie zadanko dzisiejszego filmu. Najważniejsze, że Hades jednak nie jest taki niepokonany, jak mi się wydawało jeszcze w poprzednim odcinku, że się go nie da pokonać. Wystarczyło jedną statystykę zmienić tak naprawdę, no i dużo, dużo to ułatwiło. Spowalniają. Spowalniają te żółwie. Ja się ustawiłem tak, że nie mogę w nich strzelać, bo nie widzę. Jedną statystykę wystarczyło zmienić i Hades stał się bardzo prosty w zabiciu. No ale powiem wam, że jakbym nie wyczytał tego w necie, no to nie wiem, czy bym dał radę go tak pokonać bez najmniejszych problemów. No, trochę mogłoby to potrwać. Jakiś kurde lepszy koleś przyszedł, ale już nie żyje. To nie byłoby takie łatwe pokonanie go, jak to się okazało jednak. Tu jest kolejna fontanna, to jeszcze nie koniec tutaj tego chodzenia po tym terenie. Czyli Ragnarok wychodzi na to, że się zaczyna jeszcze z zadaniami tutaj. Dopiero później... Znaczy nie wiem w sumie, gdzie ten Ragnarok nas prowadzi. Ja myślałem, że to wikingowie, jakieś lodowe krainy nas na przykład doprowadzi do jakichś lodowych krain albo czegoś takiego, ale nie mam pojęcia, to tak zgaduję. Tak mocno zgaduję. O, 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 biją mocniej niż mi się wydawało. Dobra, popadali. A tu jest jeszcze fontanna, czyli to nie jest koniec tego terenu. Fontanny raczej nie stawiają w miejscu, w którym mapa się kończy. Dobra, dochodzimy do jakiejś wody, czyli gdzieś prędzej czy później port powinien być. Gdzieś prędzej czy później powinien być port. Co, zabijamy was? Zabijamy was. Nie wiem, czy to tędy się chodzi. Pójdziemy tędy, zobaczymy. Mogę tędy? Mogę tędy. A, to takie mocno rozbudowane będzie po wodzie chodzenie, tak? O kurczątko, tego naprawdę tutaj będzie sporo. Aha. Chyba szybciej przeszedłem niż mi się wydawało. Dobra, jak to wygląda na mapie? To tak niedużo zwiedziłem. A dobra, idziemy tędy. O, i tutaj koleś skacze. Pomocy, pomocy! Zaraz ci pomogę, czekaj chwilę. O co chodzi? To Ketos! Mają ze sobą potwora! Jest w porcie, ma... O kurczątko! Kim ty jesteś? I jak ja mam cię złapać? Zgładź Ketosa. Kim ty jesteś, Ketos? Gdzie ty jesteś w ogóle? Aha, tam jesteś, dobra. Zgładzić Ketosa. Idziemy go zgładzić, jeszcze go spróbujemy zgładzić w tym odcinku, może się uda. Do niego podejść. Tu jest. Zobaczymy, jak bardzo groźny jest Ketos. Jak ja mam go zabić? A, mam do niego strzelać po prostu. O kurczątko! Trochę mnie zatruł. Cały czas mnie zatruwa. Dobra, panie Ketos, nie wkurzaj. Nie mogę tego trafić, tak? Twardy jest.
Chciałem tam zejść do niego na dół. Czy da się do niego zejść? Tędy się da, dobra. Zejdźmy do niego, będziemy biegać tam dookoła niego, bo z tej dziwnej miejscówki to się nic nie da zrobić. Tak, tego nie pokonamy tak prosto. Prymitywny skarbczyk, jeszcze zaglądamy. O! Zapieczętowane przez strażnika. Gdzie jest strażnik tego skarbczyka? Takie buty te. Zablokował mnie, nie mogę się ruszyć. Zadaję obrażenia. Dziad, kurde. Dobra, możemy pobiec. O, uciekł. Ten se stworzył jakiś, kurde, kolesi. No i na koniec jeszcze odcinka mamy walkę taką, która nie jest taka prosta. Miało być prosto, to się trafiło mi. Mogłem zostać przy... Mogłem zostać przy zabiciu Hadesa i już nie awanturować się z nikim dzisiaj. To mi się zaściało. Jakiegoś gluta tutaj próbować zabić. Dobra, najpierw ty, bo będziesz mnie tutaj wkurzał. Dobra. Nie dać się zatruć. No mówię, nie dać się zatruć to. Dobra, uciek gdzieś. Chodźcie, bo w międzyczasie was zabiję, bo nie wiem, gdzie on się podział. Dobra, gdzie on jest? Gdzie ty jesteś, paskudo? A tu. Dobra, teraz tą stronę. Teraz tu. I zginął. Dobra, zabity. Czy to się już odblokowało? Tak. Zabierzemy wszystko, co jest ciekawe. Okej. No cóż, zabity. Jak zabity, to znaczy, że kłopoty się im skończyły, tak? Możemy się oddać questa. Też tu ekran migota strasznie na górze. A weźmy ich tutaj jeszcze, spróbujmy przyatakować, bo tu jacyś się pojawili. Chodź mi pomóż, jak już czyścimy wszystko, to czyścimy wszystko. Jak tam z czasem odcinka, bo nie zwracałem uwagi. Nie, no mamy jeszcze troszeczkę. To jednak odcinek wyjdzie godzinny. Jeszcze tego questa tutaj akurat nam się uda wykonać. Oj, wlazłem prosto w niego. Nie przeuważyłem. Dobra, obstawiam, że ten koleś tutaj na tej przystani. A nie. Myślałem, że on będzie chciał porozmawiać z Aristonem. To on pewnie... Jak go tutaj nie ma... Bo go tu chyba nie ma. No nie, to on pewnie w wiosce tam został. Dobra. Znaczy przeniósł się z powrotem do tego miasta. To wracamy z powrotem, bo jego tutaj nie ma ewidentnie, gdzieś zniknął. Tutaj nie zwiedziliśmy tych wód całych jeszcze, można tutaj przebadać to. Jak to tu wygląda? Czy jest tu coś ciekawego? Jakieś szczątki widzę. O kurde, ale się rzuciły. Nie mam wilków w ogóle. Nie mam wilków. Dlatego nie ma co przesadzać z dużą ilością przeciwników. Jeszcze takim bohaterem wielkim nie jestem. Niby Hadesa zabiłem, no ale... Oj, kolejny trójząb. Kolejny trójząb do sprzedania ogólnie rzecz biorąc, bo mi do niczego nie będzie potrzebny. Tu coś ciekawego. Trochę złota. Tu się przejść nie da. Aha, to tylko taki teren. Dobra, to cofniemy się tu.
Jeszcze zbadamy po tej stronie, czy jest coś. Pewnie jakaś skrzyneczka będzie. No, znowu mnie zaatakowali ze wszystkich stron. Znowu się ładowałem bez sensu. Jednego wilka mam, tak? Dobra, przywołajmy drugiego. Zawsze to jakieś obrażenia. Tego władcę mórz najlepiej było na początek. Dobra, zginął. I ten też. Zobaczmy, co oni tu pilnowali. Czy oni w ogóle cokolwiek tu pilnowali, bo oni się tak pojawili znienacka. Może i coś pilnowali. A może niekoniecznie. Znaczy tutaj się nie da dalej. A, te kraby. Stanąłem w jakimś dziwnym miejscu. Tu jest jakieś wyjście. To bardziej rozbudowane niż mi się wydawało. Gdzie my to dojdziemy? Tu jest kolejna fontanna, proszę bardzo. Żółwie są straszne. Czy tędy możemy przejść? Nie, tam nie możemy wejść. Dziwna miejscówka jakaś. Nie wiem, gdzie mnie tu oczy poniosły. Skorupa żółwia weźmiemy, eliksir i złoto. Dobra, to idziemy z powrotem gdzieś. To chyba jest dookoła i po prostu idziemy z powrotem do miejsca, w którym ta fontanna była. To jest chyba ta sama. Tak jest, to jest jakoś tak dookoła zrobione. To na górę się wyjść nie da. Dobra. Wracamy do miejsc... Oj, sorry. Wracamy do miejscówki. A tu była jeszcze wyrwa. W tym można było od tej strony podejść w sumie. Czy nie? Czy to jakoś tak... Aha, bo oni tutaj bronili. Dobra. Tu jest strażnik. Okej. Tu możemy jeszcze zobaczyć, co jest. Jak już wszystko zwiedzam, to wszystko zwiedzam. O, tu złoto zostawiłem. Tu zostawiłem złoto, a tutaj? A, tu jest niestety zamknięte. Dobra. Tam się nie da. Nie da przynajmniej od tej strony. O, ale możemy tu na skróty pójść. Tu możemy pójść na skróty, nie musimy chodzić dookoła. I wyszliśmy tu, gdzie byli strażnicy. Bardzo ładnie. Te fale wrogów, nie wiem, może... Ciekaw jestem, jakie są nagrody, czy warto... gdzie biegniesz? Jeśli są jakieś ciekawe nagrody, to może się skusimy na to. Przepraszam. Dobra, oni tu świętują nadal. Idziemy oddać tego questa. Idziemy oddać tego questa. Gdzie jest ten koleś, który mi to zlecił? Ile tu ludzi. O, tutaj jeszcze są jakieś zadanka. On mi to zlecił, a tu jest jakiś Demokrites, oligarcha. Zobaczmy, co on chce. Łatwo mówić o zniszczonym porcie. Ariston interesuje się rejsami wyłącznie w celach rozrywkowych. Chętnie pozbyłbym się kolejnej przeszkody, która zmniejsza moje dochody z handlu. Tak jakby ci piraci nie sprawiali dość kłopotów. Czego ty chcesz ode mnie, panie kolego? Widzisz, jak tylko potwory zaczęły się wycofywać, mnóstwo paskudnych grup rozbójników opuściło swoje kryjówki i wykorzystało zamieszanie wywołane przez kreatury, żeby zgarnąć dla siebie nowe drogi oraz szlaki. Może te drzwi się otworzą tam z tyłu. Jedna wyjątkowo uciążliwa grupa bandytów, której przewodzi Skiron, zadomowiła się na skałach Zatoki Sorańskiej, ponad drogą do Kenhreai. Na widok wojsk chowają się lub okopują, ale ochoczo napadają na wozy z dobrami oraz samotnych podróżników. Tutaj przyda nam się właśnie ktoś taki jak ty. Postrach potworów. Nie wiedzą, kim jesteś, więc jeśli udasz się tam, nie będą się spodziewać oporu ze strony pojedynczego wojownika. Oczywiście nie jest to bezpieczne, jednak jeśli wywabisz ich przywódcę i pozbędziesz się go, dostaniesz sowitą zapłatę. Sporo zadań tutaj jest. Dobra, ty.
Trytony przybyły z powrotem z potworem morskim? Niewiarygodne. W imieniu Koryntu dziękuję ci. Opowieść o tobie faktycznie nie są przesadzone. Chociaż martwi mnie, że zaatakowali nas teraz, kiedy całe szaleństwo powinno się skończyć. Jeśli bogowie rzeczywiście nas opuścili, wygląda na to, że nie tylko ludzie zostali pozostawieni sami sobie. Możemy jedynie zgadywać, co się dzieje w dawnej domenie Posejdona. Mam nadzieję, że niektórzy z jego poddanych chcą po prostu wykorzystać moment politycznej zawieruchy i wzbogacić się na łupiestwie. Zupełnie jak ludzie, więc faktycznie mieliśmy do czynienia z podłymi piratami. Dobra, dostaliśmy trochę złota, dostaliśmy punkty doświadczenia. Piąty akt, udało się. Ale ciekawie, no bo tu nic więcej się nie dzieje. Dobra, zobaczmy jeszcze. Zobaczmy jeszcze, czy na pewno się odblokowały te drzwi. Tu w ogóle fontannę muszę odblokować. Po raz kolejny, bo tam się odblokowała trochę dalej. Tak jest, drzwi się otworzyły. Tu jest kolejne zadanie. Droga do Kenhreai. Tu jest kolejne zadanie. My to zadanie zrobimy już w następnym odcinku, bo ja już tu nie mam za dużo czasu w tym momencie, żeby tam się bawić. Ale chciałbym zobaczyć, gdzie nas przeniesie ten portal, który tutaj jest. O, już portala nie ma. A nie, bo to nie było tu. To kim ty jesteś w ogóle? Księżniczka Skandi. To musisz być ty. Nareszcie cię znalazłam. To z twojej ręki padli Telkieni, Tytan, a teraz Ketos. Spodziewałem się kogoś wyższego. Wybacz. Mi nazywam się Ilva. Jestem córką Gylfiego króla Skandi, krainy położonej w ziemi Nord. Wraz z moimi ludźmi podróżowałam po całej Grecji, żeby cię odnaleźć i poprosić o pomoc. Wygląda na to, że wiele się zmieniło po upadku Tytana. Nie tylko władcy zaświatów. Władca zaświatów nie jest zadowolony z tego, że ludzie doszli do władzy. Szczerze mówiąc, nie wiemy, dlaczego tak się stało. Może się nas teraz boją. Może boją się ciebie. Pewne jest jednak, że nasi bogowie Azowie, których od zawsze czciliśmy, zwrócili się przeciwko nam. Królestwo mojego ojca opanował chaos. Nasi ludzie są zagubieni i przerażeni, a Einherjarowie pustoszą wioski. Sami nie damy im rady. Proszę, po strachu Tytanów, stań do walki po naszej stronie. Udaj się na północ Alp i spotkajmy się w celtyckiej twierdzy Glauberg. Stamtąd ruszymy do Skandii. Okej, mamy. Udaj się do Kenhreai i znajdź statek, który zabierze cię na północ. No i tutaj będzie się rozpoczynał Ragnarok, bo on nas zabierze na północ. Ale mamy tu jeszcze zadanie do zrobienia tam po drodze. Ja się cofnę tak kawałek. Mamy zadanie do zrobienia. Tu jest ten portal, nie wiem, do czego to służy. Portal do Helos. A gdzie jest Helos? Tu mamy portal odblokowany. Zobaczmy. Portal Koryntu. Zobaczmy, gdzie jest portal do Helos. Grecja, Helos. Aha, to do samego początku nas zabiera. Ale po co? Mamy północ odblokowaną, mamy Korynt. Po co do Helos miałoby nas zabrać? Nie wiem, co on chciał. Ach, młodość, dobrze znów cię widzieć. Mówiłem, że nasze armie nie ugną się i tak się stało. Nie tylko w Atenach. Może od początku powinienem zacząć, jakbym chciał. A przejdźmy jeszcze na koniec, najwyżej zepsujemy coś. Czy chce się udać do Helos? No tak, bo to mamy odblokowane, to możemy się udać do Helos, zobaczymy. Jesteśmy na początku naszej zabawy. No, ale co tutaj więcej, to nie wiem. Tu jest wszystko od początku. Tak, wszystko jest odblokowane. Portal w Helos jest tam, także przenieśmy się tym portalem z powrotem. Nie odblokowywuj czasami żadnej fontanny tutaj. Wróciliśmy do punktu wyjścia, tak? Do Koryntu z powrotem wracamy. Okej, no jest portal. Po co? Nie wiem. Niech sobie będzie, dobra. Jesteśmy tu i tu zostaniemy. Tutaj skończymy odcinek. Czy ja mam coś do sprzedania jeszcze? Skorupę żółwia zostawimy. To zostawimy. Mamy te trójzęby do sprzedania. To opchniemy je oczywiście. I oczywiście kupimy też miksturek. Dobra. I tutaj będziemy powoli kończyć.
zabiliśmy Hadesa, jesteśmy w kolejnej, w pierwszym dodatku w sumie, tym nowym dodatku z tej nowej serii Ragnarok. W następnym odcinku pójdziemy tamtą drogą, tam mamy zadanie do zrobienia, no i udamy się na północ, zobaczymy jak to wygląda na północy. A na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!